godzinie 20. Była Dopiero godzina. Wszyscy wychodzą. Na ryneczku się życie zaczyna. Jest dobrze. Kolejny dzień w Ugali. Jedziemy do centrum. Pakujemy się z hotelu. Już jest ciepło, jest rano. Jedziemy do centrum Sofii, na bulwar. Chyba jak widać. Jedziemy na bulwar. Zobaczyć co tam. Jakieś pamiątki, jakieś magnesy. A następnie kierujemy się do granicy z Macedonią. Jedziemy do Skopje. Już patrzę, już się śmieją te. Już się śmieją. Co to Polaki robią, kurwa? Zjedź w prawo. Fajny się chuj na skręć w prawo na tej drodze, widziałeś to, ja? Ładnie w to wleciał. Kurwa, tam Baglina to by kurwa by na zawsze. O, jakiś patriota tam w bułgarskiej skrzynce. A już byś się to odczytać, kurwa, no coś. Jesteśmy na terenie Uniwersytetu. Park przy okazji. Do you remember how you held me thin? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always in time. Mały pit stop. 30 km od granicy z Macedonią, droga do granicy w Serpentynach. Jest dobrze, pogoda sprzyja, humory też. Tam już na horyzoncie pewnie Macedonia. Jesteśmy na przejściu w Macedonii. Trochę to trwało, sprawdzali zieloną kartę.
I teraz udajemy się do Skopie. Aktualny kurs na granicy 1,61 € macedońskich denarów. Wymieniliśmy resztę bułgarskich lewów. Także możemy startować. Mamy 121 km do celu. Stacje benzynowe w Macedonii, koszt paliwa na jednej 65, na drugiej 66, 50, to wychodzi jakieś 4,70. Opłata autostradowa 60 denarów albo 1 euro. Wyglądają stare opuszczone motele 30 km od Skopje. Ruina. Pewnie kiedyś było ładne. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops. Udamy w Skopje. Jest hotel Boulevard. Jak to się prezentuje, 23 euro, dwie osoby, pokój, chyba. I zaraz wam pokażę pokój. Z drugiej strony są restauracje, knajpy. Tu nasze schody. A auto, słuchajcie, salas. Kolejny dziś pokój numer 106. I pokój wygląda tak. Łazienka. Jest prysznic. Jest pokój, babuszka. Odejdzie. Telewizor. Kubki do kawy. Kubki na zimne napoje, kawa, cukier. Jest klimatyzacja. I to wszystko 23 euro. Mały spacer po okolicy. Kasyno. Restauracje. Jest mały rynek w naszej okolicy. Jest woda. Pitna, jest fontanna, jest pizzeria. W tym budynku, gdzie my mieszkamy, są same kasyna i restauracje. I sprawdzimy pizzerię. Druga opłata na autostradę 40 denarów.
lub 1 euro. Pierwsza 60 denarów lub 1 euro. Pochodzimy po okolicy, coś zjemy lokalnego, czyli pizzę, piwko lokalne, a jutro ruszamy. A jutro ruszamy do Albanii. No już jest miejscowe piwko. I może zamówimy jeszcze coś do jedzenia. No i jest nasza kolacja w Macedonii, pierwsza, frytki. Piwko. Jeszcze nie znamy cen, ale spoko, damy radę. Jest rachunek za naszą kolację, 700 denarów. Jeszcze piwko, spalimy, idziemy. Lecisz na wzgórzu. Wyświetlony. Prawie jak zakopanym. Jeszcze kawka od właściciela. Przed panem na górze. Oświetlony już przyjrz. No ta. Jeszcze budują. No i po kawce z właścicielem. Porozmawialiśmy o życiu, o trudnych sprawach imigracyjnych w Macedonii. O imigrantach. O nielegalnych imigrantach w Macedonii. O drodze do Albanii przez Kosowo. 36 km mostem. King of Albania. Jest dobrze. Jutro rano ruszamy na spokojnie. Na raz. Chomik taki przyczepiany.